Nie da rady. Ten, kto podniesie czerwoną, to leci na telewizor. To jest trudne. Siemanko, jest środa, to oznacza tylko jedno, jesteśmy w Szczecinie i przygotowujemy Gale Fame. Zobaczymy cię, jak to wygląda, cały backstage. Porównując inne hale, na których byliśmy, uważasz, że ta jest na jakim levelu trudności? Chyba największym, bo jest ciasno, jest ciężej podjechać niż zazwyczaj. I serio jest względem na przykład, jak byliśmy w Łodzi i jaka była jeszcze? Wrocław, Kraków. Serio jest gorsze niż Wrocław? Tak. Bo jest ciaśniej. Teraz, no to ciekaw jestem. Teraz przed galą stoją parę samochodów, a dopiero będzie po gali, nie? Będzie ciasko. Serio jestem ciekaw. Ogólnie czekamy, aż kolega otworzy bagażnik i lecimy już z pierwszą lodową, żeby Szczepan nam pokazał, co gdzie jest, z tego względu, że był tu wcześniej i wie, co gdzie jest. Dokładnie. Ręce na miejsce. Na stół, ty po drugiej stronie tam stoją ręce. 3, 4. Pamiętaj, że ty musisz zastopować, bo będziesz tak. O kurde, tylko że tu jedna z drzewa nie będzie. Czaisz? Tak. To ustawię ich na podłodze na. Wejdzie. Chcesz się wejść w bedę? Chodzi o to, że nie zapomnimy całego. No tak, tak, ale jedną z drzewkę widzę. Zrobiliśmy 25. Znajdujemy się w mediarumie. I co robisz? Ćwiczę cierpliwość. Szczepan cię denerwuje? Nie, właśnie o to chodzi, że nikt mnie nie denerwuje, tylko ja sam sobie ćwiczę cierpliwość. Czyli na co dzień nie umiesz kontrolować się? Umiem i żeby umieć kontrolować, trzeba ciągle praktykować. Więc nawet jeżeli jest to układanie puszek, ćwiczysz cierpliwość. Nawet jeżeli ci się wydaje, że to jest, wiesz, przeniesienie stąd, tu, to jest dalej ćwiczenie cierpliwości. Powiedzmy, że czaję. Powiedzmy? Czy czaisz? Powiedzmy bardziej. No i patrz, ćwiczę cierpliwość, wiesz, no muszę się no po tak, to, wiesz, no teraz to dodatkowa rozumiem. Praca i tak dalej, nie? Ale no. Gdzieś tam nie daje się, wiesz, wyprowadzić takiej wodzie z równowagi, nie? No bo... Po co? Po co i w ogóle dlaczego? Ja wiesz, ja na przykład... lepiej spożytkować ja niż na wkurwianie. Rozkładając tą wodę, myślami jestem na treningu. Czwartek, godzina 15:30, mamy szatnie. Teraz trzeba je uzupełnić o nasze produkty. Nasze lodówki. Zawsze trzeba je układać taktycznie. Trzeba patrzeć na kontakty. Tu jest kontakt. Więc lodówka znajduje się tu. Czy ona będzie stała na ziemi? Jeszcze tego nie wiemy, ponieważ nikt tutaj tych szatni jeszcze nie ogarnia. Zazwyczaj są jakieś stoliki, jeszcze krzesła do tego dochodzą. Więc po prostu do każdych z tych szatni ląduje po jednej lodówce. Dokładamy gdzieś tam tutaj produkty, żeby było wszystkiego po trochu i czekamy na resztę, nie? Aż właśnie będą te stoliki, żeby już to ustawić tak na gotowo. A teraz dla wszystkich widzów, nasze puszki są tak specjalnie zaprojektowane, mają specjalny aerodynamiczny kształt, więc w locie, kiedy ona leci, tak jakby nie traci żadnego gazu z siebie, bo jest po prostu tak zaprojektowaną puszką, nie? To działa mniej więcej jak grawitacja w kosmosie. Dobra, no to uwaga, jesteśmy w Szczecinie. Jeżeli nie podnosisz puszki, no to ważne, że masz kolegów. Szczecin go. No, czekaj, bo jeszcze bym chciał powiedzieć. Zasada numer 2. Nieważne, że dzieli cię barierka. Jeżeli trzymasz kumpla, to brat brata za brata. Harata. Harata. Szczecin go. Ale jak już nie mam takich przygotowania. Ale no zielona idzie bez magnezji, zielona serio. To jest tylko w głowie.
On the mind. Szczecin Ghost. To jest twoje przyszłe dziecko i musisz się podnieść z rzeki. No to założysz. O nie. Teraz jest chyba trochę łatwiej niż ostatnio, mimo że dalej nie ma magnezji, ale chyba są te dziurki tak bardziej głębie, nie? No, puszka jest zaktualizowana. Jest bardziej chropowata, przez co teraz bym podniósł czerwoną, ale nie zrobię tego, bo nie chcę tych pieniędzy. Nie no, ale zaangażuj się! No w dół nie poleci, kurwa! Więcej siebie musisz w to włożyć, no! Nie do rady. Bo i tak by nic nie dało i tak. Próbowałeś bokiem brać? Nie, ale to by nic nie dało i tak. Jeżeli nie możesz dać z siebie więcej, to musisz to w siebie włożyć. Szczecin Gold. A która jest najlżejsza? Zielona oczywiście. Jaka właśnie zielona? No zielona nie wygląda. Co ona najlżejsza? Czerwona. A ja mogę różową? Nie. A to jest czerwona. Ale jeśli jest różowa, to mogłaby być. Taka piątka. Jak kurwa, nie mogę. Powinna być puszka, która się nazywa na zachętę i pić nie można. A drugą ręką można spróbować? No, najbardziej. Próbować zawsze można, nawet trzeba. Szczecin go. Oczywiście. Ale się, ale się skleiło. Jak teraz nie pójdzie? No to musi teraz, no. Daj jej, kurwa. Na zimę. Dawaj, góra, góra, góra. Nie, no, no weź. Przecież to lekko. Koma rękoma to jest. Koma? No, ale musi. Ale no za końcówkę. Dobrze, dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Uj, kafelek do wymiany. Rest in peace. O, słyszałem to. Adam, trzeba zaprezentować. Zaprezentujesz, Adam? Coś mogę przyprezentować, nie? Przyprezentuj. Ale sobie pomogę, żeby wstydu nie było. Ty, Adam, ale trochę jesteś obsrany, co? Jestem, no. Dobra. Ale żółtą podnosiłeś, zanim ludzie byli. No, coś tam było. Dawaj, Adam, ogień! Ty! Mocno. Nie idzie. Teraz nie idzie. No to ładuje się strasznie. Ty, no wypierdolą mnie z firmy, ale nie idzie. Dawaj, Adam, ogień! No nie idzie, no. No jak, no to zmotywować, jak on zielone i nie podnosi, to jest brak słów. Jaka motywacja, kurde. Spróbuję jeszcze raz. Nie dobrze. No nie dam rady. Ewidentnie coś jest nie tak. Oczywiście można zgonić na brak magnezji, ale jeżeli ktoś zgania na brak magnezji, no to bracie, nie tędy droga. Oj, 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 oj. Przyszła góra. Może być ciężko. Przyszła góra do puszek. Która jest najcięższa? Czerwona. Czerwona. To ja bym się z tymi na twoim miejscu nie męczył. Od razu czerwona. Serio czerwona. Tamtej mnie nie podniosę, bo one są śliskie. A tu jest. Nie ma opcji. Bo ona jest. No dziwię się, no. Kurwa, no gołdy to jest, wiesz, to jest, no, ale jestem elita, to jest, kurde, no, to jest ale jedna jednostka taka. To nie jest tak, że ci właśnie każdy przyjdzie. To właśnie to ma tak wyglądać, że przychodzą i nie dają rady, bo my szukamy tego jedynego. Ale ogólnie ten, kto dzisiaj podnosi, no to jest serio no, poziom elitarny. No, mówię, poziom no, elitarny. I to nie jest tak, że wiesz, że ci co druga osoba będzie przychodziła i wiesz, sięka. I będzie podnosiła tą kółkę. No to prawda. To już wiesz, to już jest wyższy level. Nie no, no szukamy, po prostu serio szukamy, powinniśmy szukać dzika, ale szukamy Szczecin Gold. Szczecin dzik. Ale podoba mi się to podejście. Jak już przychodzisz, to po to, a nie po tamto. A myślałem, że ci się podoba ustawienie numeru. Podoba mi się. Serio, były chęć. Walka z każdą puszką to jest na pewno imponujące. Który jest najlżejszy? Cięższy? Najlżejszy. Zielony. Ale po co ci zielona, jak masz mieć czerwoną? Gdzie? Chciałbym. Męczysz się na zielony. No ale zobacz. To jest podstawowa technika. Jest ryzyko, że nie podniesiesz najlżejszej, a zawsze możesz.
możesz mi podnieść najcięższe i wtedy nie ma lipy. Dobra, spróbujemy. Czy ja wiem? To jest prawdziwa siła. To jest właśnie, to jest manifestacja siły. A podnieś coś? Przykro mi, widzowie, pozdrawiam was serdecznie wszystkich. Kurczę, wydaje mi się, że w Szczecinie jest niższy poziom. Albo no zawsze można zgonić na brak magnezji, ale wydaje mi się, że jednak jest niższy poziom. Ale jeszcze nie oceniam. Złap tak, jakbyś chciał podnieść. Złap, jakby nie było jutra. Bo jak ją podniesiesz, to dzisiejszy main event nie ma sensu, nie? Bo to będzie lepsze. A dobra, nie idzie. Serio? No musimy, serio. No i musimy dogadać, że ten, kto podniesie czerwoną, to leci na telebimach na sejmie. Przed main eventem. Dogadamy to. Sekunda. Jak słoik. O! O! Czyli jednak się da! Sekunda, jeszcze! Wiesz jak zrób? Najłatwiej jest, jak stajesz i masz ją tutaj przy nodze. Mhm. A to jest sposób? Najłatwiejszy sposób. Dobra. Dokładnie. Po prostu... O! Dobra. Nie, no to trzeba zaliczyć. Nie, no jest zaliczone. No. Ale ten... Pytanie, bo według Robura pewnie by nie było. No nie. Według Robura to zasady są ruchome. Ale i tak za to... Ale nie ma, nie? Ale i tak... Ale mogę jeszcze raz spróbować. Dawno nic się nie zadziało. O. Nie wiem, czy widziałeś, nie patrzyłeś. Ogólnie, ale... Widziałem, ale co prawda takie benefity są za żółtą, ale za zieloną. Dziękuję ci. Myślę, że się należy. Dziękuję. Dawno nikt nic tutaj nie zrobił. Wiesz, a mogę tak podejść? Za show uczciwie, no jak najbardziej. Dobra. Ale już nie dostaniesz za żółtą. No nie, no wiadomo, przyjąłem, to już nie. Ale tam nie wyślizgane przynajmniej. Nie no, zielona jest już ładnie przeorana, trzeba jej przyznać. Ale to już bez szans. Nie ma. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiesz, i łapał podłogę, mówię, ci działa. Nawet dla jasności. No, widzisz? No i co teraz? Ciepyczko, za zieloną nie ma pieniędzy i pytanie. Cięższa, w sensie, która jest następna? Po kolei. Tak. Ojojojojoj. Ale to jak pierdolnie, a te płytki. Ja, chyba nie. Nie, stanie. Niestety zielona nie jest płatna, wraz zrobię wyjątek. To prawda. Brawo. Trzeba doceniać małe rzeczy. Trzeba. Pamiętajcie, Szczecin Goats. No ja nie, ale kolega za piwo to wydaje pół godziny. Za pół piwa. Nie no, za piwo daj mi. Nie no, to serio, to nie jest tak, że wystarczy o ziemię potrzeć. Trzeba chcieć. Dobra, nie da rady. Ale coś do picia, zdjęcie pamiątkowe. Kurde, jak on nie podniesie, ja pewnie też nie, ale... No nie no, z takim podejściem to na bank nie podniesie. Ja wiem, ile ćwiczy, więc... No. Ale to właśnie nie o to w tym chodzi. No i mocno, góra! Góro! Góra! Góro! Kurwa, dajesz! Czepiu! No, owca by złoty wam. Awur! Nie. Nie no, gdzie? Ja musisz, no jak? A dawaj drugą ręką. Co? Drugą. A to już w ogóle się no. Rozbija. I nogę z boku, trzymaj puszki. Nogę z boku, no. Dawaj góra. Góra. Kurwa, noga z boku, noga z boku. Spróbuj teraz, no. Dawaj, próbuj. No ale próbuję przecież, no. Próbuję. Ja ważne jest dawać z siebie wszystko. No dobrze. Weź to nogą podbij. No co mam powiedzieć? Niestety, ale zapraszamy sobie tak, do picia. Jedna do pamiątka. Dobra, idę, zobaczymy. Dobra, czas pokazać. Czas pokazać, właśnie kto jest kto, kurwa. I co teraz? Pa, 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 pa.
Za dużo, nie? Dawaj. Pas. Frustracja, widać, że boli, jak nie można podnieść. No i ma boleć, kurwa. Właśnie dlatego nie ma magnezji, żeby bolało. O kurwa, rzeczywiście. A łapie, wszystko boli. Nie ma opcji. Ja jednak sobie dziękuję, że nie mam magnezji. Pomyśl, że ludzie by wycierali sobie spodnie, brudzili by się. Nie, no byśmy narobili. Byśmy narobili syfu, a my jesteśmy porządni. Nie ma co. Za górę, na tym to polega, że podnoszą. Czy podnoszą, to jest akurat mój raczej pas. To jest... Przecież. 15, 25 i 35. A druga czerwonej nikt nigdy nie podniósł w żaden sposób. A no poza tym jednak podniesienie bez magnezji to jest manifestacja siły i na co? Kogo będzie cieszyło, jak podniesie z magnezją? Nikogo. A tak to mało kto podnosi, więc ten kto podniesie, ten jest podniesiony. Myślałem, że naplułeś na rękę. To mogłoby nie pomóc. Nie pójdzie to. Kurde. Wycić z tym ciężko. No nie no, łatwo to na pewno nie będzie, ale... Ale było zaangażowanie. Podoba mi się to, że jest dużo, że są spróbowanie. Mamy cyk. O, nie proszę, nie pierdolę. Nie ma takiej opcji. Nie ma magnezji, to tylko dlatego. Serio. Gdyby była, to by wszyscy wypierdalali. Gdybym 10 koła jak bankomat wypłacał. Gdyby była, ale nie ma. Bo nie fajna by była tabliczka taka. Zielona najmniej. Tutaj kawał chłopa. Chodź. Zobaczymy. Trzeba. No kto wie, kto wie? Trzeba podnieść. Nie da rady. Tutaj buty mogą zdecydowanie nie pomagać. Nie, no to że już myślałem, że je stracisz. Ale śmiało. To ryzyko zostało podjęte. To tutaj bardzo pewnym krokiem, bardzo pewnym krokiem. Nie ma szans. Nie no, ty ledwo ją dotknąłeś i nie ma szans. Jak? Chłopaki, pomóżcie. Nie ma szans. Ale wiesz, cika. Zacznę mówić, że czerwona jest najlżejsza. Ja tak robiłem ostatnio ogólnie, później już nudziło mi się, to trollowałem. Który jest najlżejszy? Czerwona. Najlżejszy? No. No dobra.
Ale kurczę, jednak nie ma zaufania. Ale dobrze, ale może to jest właśnie ambicja. Ale a co by było, gdyby to by było na przykład z kartonu? Czaisz? Ty ważą normalnie ten, ale... No i nie zaufam. Wiesz, Cika, śmiało, dobra próba. Szacun za sportową ambicję i branie najcięższych wyzwań. No bo wiadomo, na czerwoną każdy by podniósł. No i zrobi to prekursor brania najcięższych wyzwań na świecie. Dokładnie, plancha chciałem zrobić. I najcięższych nóg. Jedyne co wziąłem to kurwa fizjoterapeutę. Dawaj kurwa, no nie rób z tyłu. Kurwa, to przyklejone! Przyklejki z tym razem. Ale próba była. Dobra. Weź Cika się napij. Jeszcze poradzę sobie. Zasłużyłeś. Dawaj! Bierz pan! Kurwa! Bierz! Dawaj. Druga ręka, dawaj! Bierz! Dawaj! Tak będziesz. No dobra. Trzeba docenić zaangażowanie. Bierzcie sobie Cika. Dzika. Przyda się foteczka na pamiątkę. Dziękujemy bardzo. Jogę mega. Ale stopy są bardzo istotne, więc wcale się nie dziwię. Ale puszki to nie obchodzi, że ciebie palec. Ale już wymyślam, wiesz, podkładkę mam, nie? Ty kurwo jedna! Tak szybko! Widzisz to, ej! Ale nie chcę, słuchajcie, oddajcie na dios. Te 10 koła oddajcie na dios, tak nie potrzebuję. Dziękuję bardzo wszystkim. Za próbę. Dostajesz Dzika i foteczkę. To się wydaje, ja... Dzika to już mam, kurwa, wszystkie koszulki. No dobra, spróbuj. Bardzo, bardzo solidnie. Jest to tam, Kurwa! Ej, to waży w chuj! Ty, odrzęto się to? Ty, jest źle, dam ja! Startowaliśmy! A jedną ręką! A jedną! To ciężkie! Nie, nie. Wiadomo, serce delikatnie przyspieszyło! Czekaj! Ale nie, no siewana to powinna zostać! Nie rozjebał pod nóg. Nie! Dobrze. Nie rób tak! Nie wiem, czy jak ja się zasapię. Ja pięto. Ja piwo piję. Nie, nie doradzę. Ale no zajebista 30, próba, to trzeba przyznać. 35 kg. Siła jest w tej łapie. Kąteczka. Nie no kurwa, to trzeba... Dzika dobrowarka. A to dzik. No ma wszystkie koszulki, całą kolekcję. Ogólnie... No to picie. Jeszcze jedno. Z Lechem. Tu. Poznań górą. Poznań Goals. Poznań Goals. Zajebista marka. Na razie. Hej. Trzeba mieć w chuj siły. Taktyka jest prosta. W chuj siły masz i wypierdalasz. Tylko puszkę, wiadomo. Ale raczej to jest nierealne. Tak. Nie rzucaj! Sorry. Jest! 15! Nie! Kurwa, no i ogólnie jak te płytki tam nie są rozjebane, no to... Cud. To cud, nie? Dobra, ogólnie byku, pamiętam ciebie bardzo dobrze z tych live'ów na koronawirusie, jak oni byli wciągnięci w ruchu, to zajebiście ich organizowali, serio dobrze w chuj byku. Bardzo miło, bardzo dziękuję. Naprawdę legendarny live. Dokładnie, dokładnie. Szkoda, że wiadomo, dużo się zadziało wtedy, ale jednak ten okres był czyli fajny. Czyli czerwona fajnie, jest fajnie, największa. Fajnie, fajnie, bo wiesz, można się było fajnie komunikować z widzami, wiesz o co chodzi, to było właśnie o tyle zajebiste, nie? I będę jak ty stoisz z tą karteczką, nie karteczką cały czas i ty im właśnie wszystko mówiłeś, organizowałeś ich, bo gdyby nie ty stary, no nie byłoby tego, nie? Dobra, a teraz idziemy, pozdrawiam. Najcięższa, nie? Pamiętam. A nie macie magnesu. Nie ma chuja, nie? Dawaj dalej. A jedziemy. Żółta chyba średnia. Dawaj, leć od razu z tym. Nie, ale... Nie ma chuja. Nasza wokana na motywację, kurwa. A mogę taką, nie mogę, nie? Byku! Mogę taką? To jest przyspawane do ziemi, kurwa. No nogę nie upadł. A, czekaj. Mogę sobie chociaż podkręcić. 25 kg. Pokaż mi to. O! Podniosłem, było chyba, co? Czy to tak... Takie stanie, ale coś tam było. Parę centymetrów, ten centymetr był. To i tak jedna z lepszych prób, jakby nie patrzeć. Ale dzik za ciebie, proseczka na pamiątkę. Nie no, nie ma opcji. O, dziękuję bardzo. No co? Ale jak oglądałem filmiki, to myślałem, że to wypierdolę, nie? A to jest takie w psychice siedzi, nie?
nie jest proste. To jest ciężko, no. Myślałem, dlatego że... tu jesteśmy, żeby, to jest, żeby to można było to poczuć. To jest dziwne, kurwa, nie? Ci powiem, że mam taką pracę. Mam taką pracę, że... A mogę tak poza konkursem? Bardziej, tak poza konkursem mogę? Nie tak okrągłe, ale płaskie to podnoszę, nie? Dobra, ale tu z tym to, no właśnie, to jest co innego, totalnie co innego. Weź sobie dzika, jak coś. Tak? Bardzo dziękuję. O, dobra, chyba teraz się zaliczył, bo co? Ale pewnie. Ale to wiadomo. Co? Ale nagrany. Widzę pewien problem. Jest 20, gala się zaczyna, zaraz pierwsza walka. Wokół naszego stoiska wiadomo, jest pusto, no bo ludzie tu przyszli oglądać walki, a nie podnosić puszki. To jest zrozumiałe, ale przeraża mnie to. Kolejka po browary. I to płatne, a tu mają za darmo dzika. Można serio podnieść puszkę, dostać dzika, trochę sportu. A ludzie stoją w kolejce po browary za 12 zł. Nie no kurwa, dokąd my zmierzamy? Bardzo poważne podniesienie, nie wiem co mówić. Wiesz coś do picia śmiało? Dzięki. Widzowie, dzisiaj jest bardzo dziwna sytuacja, w której zielona puszka dzisiaj ile została podniesiona razy? 8, w tym 6 moich? Myślę, że mniej nawet. No. Tak w pełni, że zaliczona próba, nie? Ta jest najlżejsza. I mocno ją w górę. No. Nie da rady, śliskie. Są paradłe. No i wracając. Wydaje mi się, że jest mniej śliska niż była w Krakowie. Ale może Szczecin ma inne prawa fizyki, tak? Jest tu inne ciążenie, inna grawitacja, inni ludzie. No i no nie idzie. Nie da rady. Powiedział, żeby podniósł, nie? No a jakbyś spojrzał na mnie, powiedział, że ja bym nie podniósł. A jest no. Jesteś głowę, że to podniosłeś. Widziałem, jak na ławie wypierdalałeś na filmie wypierdalałeś. Dobry jesteś, wariant. Jeszcze patrz moje walki. Weź mi tę jakąś... No patrz. Nie daj mi jakąś taktyczkę, co? No, ja nie jestem jak pan. Tak. Podejdź z tamtej strony. A którą ręką będziesz podnosił? No to podejdź tak, jakbyś podnosił prawo. Bliżej, jest, tak jak ja, pójdź blisko, no. Prosta klęcie, zginasz kolana. Jakie są kilogramy? No i do góry. O kurde, kurde. 30 to się odbywa. Się musi być podniesieć normalnie, ale zębami. No co ja ci poradzę? No nic ci nie poradzę. No. Nie mam takiego chwytu, odbierasz dziczka, dziękuję. Jak ci się podoba, smak sobie wybierz. Dobra. Ej, nie, to jest najmniejsze? Ja czuję na przykład... Ej, siłę mam w plecach, no. W nogach. No jest gier, ej. Jest czwóra ładna. Dwie się na cztery, głęboki przysiad, wstaje. O, no to ładnie. Ale a to no. Nie ma szans. No, ja, bo moje, podobnie, no. Moja dłoń. Ma moja dłoń. O, ale ja odłożę, nie puszczać, bo ja zajebią. Moja dłoń mi nie pozwala. Przysiad, tak? Tak. Łukasz, weź piwo, złapiesz, chodź. Chodź piwo. No, niestety, ograniczenia, no, których nie przeskoczysz. Nie ma szans. I zobacz, 20 lat siłownia, a ty się no. Ja widziałem, dwóch ludzi na brana brał i 200 lat lata, nie? No, nie ma ruchy. Króciutkie. Trzeba auta kolować palcami, tak jak on. Zobacz, jak on jeszcze... Ładnie. No nie, no. Zaliczone, perfekcyjnie. O co tu chodzi, kolega? Ogólnie tak, jest taka sprawa. Trzeba usiąść na tą puszkę, czy co? Jak ktoś usiądzie i on podniesie samym odbytem, no to dajemy no 100 tysięcy, nie? Od razu. 100 tysięcy. Ja miałem zapisane 10. Ale nie, bo to jest jak ktoś usiądzie i on podniesie tył. Tak, tak. Ale ogólnie jest tak, zapraszam. No. Ogólnie jest też tak, że... A może widzicie? Możecie nawet musić, że podchodzimy. Co jest, dobra.
Podniosłem co? Ale jedną ręką. A, to nie! No. Tą polecam. Ile to waży? 35 kg. To? 25. To? 15. To są cięższe zakupy z Bunda, no. A to bardziej chodzi o palce, nie? Nie. Cześć, a ty podniesiesz? No, mogę spróbować. A, ty tam masz coś posmarowane, tak? Nic nie ma. W arenie gruchy wzmacnia paluchy. Dokładnie, 23 lata na Pornhubie robi swoje. A mam 15, więc sobie wyobraź. Subskrybujesz Świstaki TV na Pornhubie? Polecam. Kolega ma kanał. Nie, ale czytam te na Wikipedii o was. To jest brudne! No tam jest kran, co umyjesz, daj sobie spokój. To jest... Też trzeba mieć chwyt! No trzeba mieć chwyt. To za mało po prostu... Handli, nie? Ale 10 tysięcy jest za co? Za tą czerwoną, jak tak podniesiesz. A te są tylko do zabawy? 15, 25, 30. To jest dla dzieci i kobiet w ciąży? Tak. To jest dla kobiet bez ciąży, a to jest dla tych, co będzie nie koła. No. Rozumiem. No. Ale daj pokaż takie na chwilę. No stary! Wysyłaj takiego... Wiesz, palce ma takie długie, to sobie możesz tak złapać, nie? No... No to chyba pomaga, nie? Zimno się zrobiło dzisiaj. No, da się. Nawet małą nóżką? Da się. No. Nie no, to nie na moje... Za wysokie progi na się robi. No nie, no dałbyś radę, musiałbyś się chcieć. W sumie tak, masz rację, nie chcę. No. Dziękuję bardzo, miło było poznać. Wspaniała konkurencja. No serio, tak totalny koniec filmu. Jedziemy zaraz na chatę. Jak Szczepan nie potrzebuje pomocy. Ale jest jedna ważna rzecz, która myślałem, że się nie wydarzy. Mianowicie podłoga jest kurwa w całości. O, kurwa. Nie ma śladu. Nic. Serio. Parę razy czułem, jakby coś we mnie pękało. I to nie była podłoga. Szczecin Ghost.